A Beatko, twój wierszyk był wzruszający. To było urocze. Ale zanim ci wybaczę, musimy coś ustalić, bo widzisz to, to nie... To dobrze się składa, bo uważam, że powinniśmy uczcić ten dzień, tym bardziej, że mamy jeszcze kilka spraw do omówienia. Ale dzisiaj? No, nie ukrywam, że marzę o tym, żeby spędzić ten wieczór z tobą. Boże, Betty, jak ty pachniesz. Wariuję od tego, no. Patryk, co ty robisz? Co ja robię? Co ty ze mną robisz, Betty? Przepraszam, chyba się nie rozumiem. I muszę przyznać, że trochę mnie to martwi. My się nie rozumiemy? My się od zawsze rozumiemy, Betty, to bez słów. Patryk, ale ja kocham Stasia. I jeśli nie przestaniesz mnie podrywać, to będę musiała się wycofać. Wycofać nie. Beatko, poczekaj. Rozumiem. Po prostu źle odczytałam sygnały. Bardzo możliwe. Przepraszam, przyznaję, byłam ostatnio trochę roztargniona. Nawet myślałam, że kocham was obu, ale ten sen był taki prawdziwy, że teraz nie mam żadnych wątpliwości, że to Stasiu jest najważniejszy. No okej, okay, no... Postaram się to jakoś uszanować. Patryk, odpuśćmy sobie dzisiejsze spotkanie i rozmowę o przyszłości. Mam coś jeszcze do zrobienia. To co? Cześć, wspólniku. Do jutra, wspólniczko. O! I nosek. Pomyńko, proszę. Proszę bardzo. Co ci jest? Nie wygłupiaj się. Hej! Nie żartuj sobie! Kasiu, co ci jest? Hej!